Cześć wszystkim, z tej strony Oliwia i w dzisiejszym odcinku chciałabym Wam przedstawić fajne i przede wszystkim sprawdzone jak zwykle triki modowe, które myślę, że będziecie mogli wykorzystać zwłaszcza w tym sezonie jesienno-zimowym. Zaczynajmy! Pierwszy trik mówi o tym, jak bezproblemowo będziecie w stanie pozbyć się zacieków z soli, które często występują na butach zamszowych czy też skórzanych. Wystarczy, że stworzycie roztwór, w którego skład będzie wchodziła woda oraz cytryna w proporcji 1:1. Zamiennie zamiast cytryny możecie użyć również octu, ale mnie osobiście ten zapach odstrasza, dlatego polecam Wam tutaj użycie właśnie cytryny. Następnie zamieszajcie ten roztwór, użyjcie czy to jakiejkolwiek gąbki czy ścierki, nasączcie ją właśnie tym roztworem i delikatnie przecierajcie but tak długo, aż w końcu ten zaciek nie zniknie. Nieodłącznym elementem garderoby w tym sezonie jesienno-zimowym są botki oraz kozaki. I mogą one naprawdę dostać w kość oraz się zniekształcić, zwłaszcza te wykonane z miękkich, bardziej elastycznych materiałów, które nie są zbytnio usztywnione. Dlatego dziewczyny, pamiętajcie o usztywnieniu Waszych butów. Do tego może Wam posłużyć jakaś najzwyklejsza tekturka, gazeta czy to styropianowe wkładki. Kluczowe jest to, aby te buty się po prostu nie uginały, nie zaginały w jakąkolwiek stronę. Dlatego fajną opcją będzie również przeprowadzenie sznurka przez końcówki Waszych zamków i powieszenie ich, na przykład zaczepienie ich o wieszak. Myślę, że dla każdego z nas ogromną zmorą są zmechacenia, występujące w szczególności na naszych swetrach, szalach, czapkach, czy to ciepłych wełnianych rękawicach. Ja już we wcześniejszych częściach wspominałam Wam o sposobach na usuwanie zmechaceń i powiedziałam tam m.in. o maszynce do obierania tych zmechaceń, pęczków, oraz wspomniałam również, że do usunięcia zmechaceń możecie wykorzystać już zużytą, oczyszczoną maszynkę do golenia. I słuchajcie, jakiś czas temu, dobrych kilka miesięcy temu, wpadłam na kolejny sposób i przetestowałam go i okazał się on być nie mniej skuteczny niż te dwa przed momentem przeze mnie wymienione. Mówię tutaj o tym, że do usunięcia zmechaceń możecie wykorzystać również pumex, zużyty czy też niezużyty, jak kto woli. Nałóżcie na niego najcieńszą rajstopę czy tam jakąś zakolanówkę, jaką posiadacie, a następnie użyjcie tego pumeksu do usunięcia zmechaceń. Efekt gwarantowany. Gdy wracacie do domu z kompletnie przemoczonymi butami, to absolutnie nie wkładajcie ich bezpośrednio na gorący kaloryfer. To jest najgorsza rzecz, jaką możecie zrobić, no i przede wszystkim, jak z pewnością wiele z Was już zdążyło zauważyć, te buty potem robią się strasznie sztywne. Najlepszą opcją będzie wypchanie tych butów papierem, najlepiej bez jakiegokolwiek nadruku, żeby Wam później nie zostały w środku, wewnątrz buta jakiekolwiek plamy, a następnie przyłóżcie ten but blisko kaloryfera, ale nie bezpośrednio koło niego i gwarantuję Wam, że te buty Wam bardzo szybko wyschną, no i ponadto nie będą one sztywne. Nie wiem jak Wam, ale mi już wielokrotnie zdarzyło się, że po prostu podeszwy moich butów okazały się być strasznie śliskie i idąc w nich modliłam się tylko o to, by się gdzieś nie wywalić, nie poślizgnąć, a gdy pojawia się mróz, pojawia się lód, pojawia się również ogromny problem. Dlatego fajną opcją na śliskie podeszwy butów będzie przekrojony surowy ziemniak. Wystarczy, że natrzecie nim Wasze podeszwy butów i naprawdę nie będą się one już tak bardzo ślizgać. Ostatni trik będzie idealny dla wszystkich posiadaczek sztucznych futer. Ja sama posiadam kilka i w jednym chodzę już chyba nawet od 5 lat, jest tak ponadczasowe. No ale wypadałoby co sezon odświeżyć to futro, aby ono się nadal w fajny sposób prezentowało. I zamiast oddawać je za każdym razem do czyszczenia, możecie to zrobić samodzielnie w domu. Wystarczy, że do wody wlejecie najzwyklejszy płyn do płukania i stworzycie pianę, a następnie tą pianę będziecie nakładać na Wasze futro za pomocą jakiejś delikatnej szczoteczki z jakimś delikatnym włosiem, czy najzwyklejszej ściereczki. Później weźcie ponownie ścierkę, tym razem nasączoną tylko i wyłącznie wodą i przetrzyjcie po prostu tą pianę razem z włosem. Na samym końcu powieście Wasze futro na wieszaku i poczekajcie do całkowitego wyschnięcia. Wasze futro będzie wyglądać znowu mega fajnie i przede wszystkim będzie odświeżone i fajnie pachniało.
I tutaj jeszcze taka rada, że adekwatnie musicie się zachować w momencie, gdy to futro Wam na maksa zmoknie. Mi już się tak wiele razy zdarzyło, wtedy te włosy są takie posklejane, to wygląda tragicznie, mi się kojarzy z takim myjącym się kotem, kojarzycie? No wtedy po prostu futro będzie wyglądało jak nówka. To by było na tyle, jeśli chodzi o moje propozycje jesienno-zimowych trików modowych. Jeśli znałyście któreś z tych trików albo zamierzacie wypróbować, koniecznie napiszcie mi, jak się one u Was sprawdziły. Jestem bardzo ciekawa. Z chęcią przygotuję dla Was kolejną część o takich trikach, więc jeśli będziecie zainteresowani, to również dajcie znać. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeśli film Wam się spodobał, to nie zapomnijcie o łapkach w górę. Wszystkie osoby nowe na moim kanale zachęcam do subskrypcji. Wpadajcie również na moje media społecznościowe standardowo, na mojego Instagrama oraz na mojego Snapchata. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!